wrona, orła nie pokona. Ruda wrona, orła nie pokona. To jest zamach stanu. To jest po prostu zamach stanu przeprowadzony przez Donalda Tuska. Czy jest lekarz blisko? Jest lekarz. Lekarza szukamy, halo. Premierze, nie boi się pan, że pan może kiedyś podzielić los? Pan pracował w Lepnicy, dla kogo on teraz pracuje? Nie, nie boję się, chociaż to jest możliwe, biorąc pod uwagę tych ludzi, którzy są przy władzy, ale trudno się w takiej sytuacji brać. My naprawdę walczymy w tej chwili o najważniejsze sprawy dla Polski. My się nie nabierzemy. Co tu się dzieje? Co tu się dzisiaj dzieje? Jak to co? Skąd pan jest? Goniec.pl. Chciałbym, żeby pani swoimi słowami tutaj powiedziała. Niech pan nie nagrywa, bo pan może stepałem albo z jakiegoś innego gówna. Pytafel, tak? Nie, goniec.pl. Goniec, nie, to ja tylko spytam. Nie, nie, proszę pana, nie znamy. Ja nie jestem Stefanem. Ale to jeszcze gorsze. Nie znamy tego. My tylko republikę. Goniec, tak? Proszę państwa, dzisiaj chodzi nie o to, czy ktoś jest pisze, czy nie jest pisze. Bo ja nie jestem. Ja się nazywam Marcin Budzyński, możecie ocenzurować lub nie. Chodzi o to, że w tej chwili rozgrywa się walka o to, czy ja po prostu będzie Polska, tak? Czy będzie Polska? Proszę państwa, to nawet nie chodzi o to, czy będzie Polska. Tylko chodzi o to, że ci, którzy demaskują korupcję, tak jak w warszawskim ratuszu. Ja przepracowałem 3 lata w warszawskim ratuszu i odszedłem. Tak? I każdy, kto demaskuje korupcję w ratuszu warszawskim albo w jakichś innych platformerskich strukturach, to jakby jest na to karany, tak? I to jest najgorsze, co może być. I na to nie można pozwolić. Na to nie można pozwolić. Kamiński z Wąsikiem, jacy są, tacy są. Tylko chodzi o to, że ludzi, którzy demaskują korupcję, przegniłe układy, Platforma z SLD rządzi 30 lat Warszawą, niestety. Panie ministrze, Daniel Andriszewski, goniec.pl. Jak pan skomentuje to, co tutaj dzisiaj się dzieje? To jest zamach stanu. To jest po prostu zamach stanu przeprowadzony przez Donalda Tuska. Najpierw przejął media, a teraz atakuje prezydenta, atakuje Trybunał Konstytucyjny i system sądowy, poczynając od Sądu Najwyższego. Ludzie się pytają, dlaczego pan prezydent jeszcze raz nie zastosował prawa łaski w momencie, kiedy panowie byli w pałacu. No nie mógł. Nie, no nie mógł. Jak można drugi raz zrobić to samo? Jak już. Znaczy, no właśnie można było spróbować. Nie. A później by go sądzili. Nie, to nie chodzi o to, przepraszam bardzo, żeby Mariusz i Maciej nie siedzieli w więzieniu. To chodzi o to, żeby w Polsce było prawo. Tak. Była pułapka zostawiona na prezydenta, tak naprawdę. Czy jest lekarz blisko? Jest lekarz. Lekarza szukamy, halo. Lekarz! Jest lekarz. Tutaj pan Thank you.
A ja proszę pana, żeby podjął pan interwencję jako funkcjonariusz policji. Panie premierze, co pan teraz będzie robił? Panie premierze, uspokój się. Dobra, czekamy. Blokowali nas tutaj. Dowódca zmiany ma obowiązek. Pan premier jest, tak. Jest, lepszej nie ma. I co by pani powiedziała panu Jarosławowi? Życzę mu dużo zdrowia i wytrwałości w dążeniu do swoich przekonań, do prawdy. Mhm. Chcę, żeby... Tutaj pan Jarosław dosłownie... Wiem. Na Grenadierów miałam przyjemność uścisnąć dłoń pana Kalińskiego, bo akurat tak się stało, tak nie było zamieszanie. Ojej. Powiem panu, jestem rocznik 72 i pamiętam ruchy, które były w latach 80. i zrywałam flagi na Świętokrzyskiej. Naprawdę nie teraz. Przepraszam. Dobra. Co udało się panie premierze osiągnąć teraz tutaj? Witam. Jesteś cały naród. Czy panie premierze, czy przewidział pan taką sytuację? Panie premierze, nie boi się pan, że pan może kiedyś podzielić los? Pan pracował w Lepowicy, dlaczego on teraz pracuje? Nie boję się, chociaż to jest możliwe, biorąc pod uwagę tych ludzi, którzy są przy władzy, ale trudno się w takiej sytuacji brać. My naprawdę walczymy w tej chwili o najważniejsze sprawy dla Polski. Prawda zawsze zwycięży. No to różnie bywa, ale... Oczywiście. Wcześniej czy później. Jeszcze do przodu. Ta premia wejdzie? Republika wejdzie. Panie premierze, a jakie plany na najbliższy czas? Obrona kolejki na Kasprowy. Nie wiesz? Panie prezesie, Jarosław! Jarosław! My zostajemy tutaj. Tak. Nie jedzie tylko. Spokojnie. Na razie my poczekamy. Dziękujemy. Prezes nie wraca. Nie jedzie?